Proszę Państwa, ja chciałbym dzisiaj tylko troszkę o tym amerykańskim superwtorku w prawyborach, prawda? Zwłaszcza u demokratów, no bo u republikanów sytuacja jest jasna, a inne partie się w Ameryce w zasadzie nie liczą. Można powiedzieć, że zarówno Sanders, jak i Trump mają nieomalże jakby własne partie, czyli jakby własne frakcje w ramach partii republikańskiej i demokratycznej, ale nominalnie są przedstawicielami tych głównych dwóch partii amerykańskich. Ale zanim sprawę rozwinę, to bardzo proszę jak zwykle o suby, łapki, wsparcie, darowizny na sprzęt, na rozwój działalności dla kota, no i życzliwe komentarze, jak ktoś może, to jakieś drobne wsparcie ogólne, gdzieś po prostu mając 530 zł emerytury, no trudno funkcjonować. No ale teraz ad rem, przechodząc do istoty rzeczy. Według pierwszych, w większości przypadków cząstkowych danych, wygląda, że dość zacięta walka toczy się między panem byłym wiceprezydentem Bidenem a panem Bernie Sandersem, który przed wyborami był, przed superwtorkiem był uważany za zdecydowanego faworyta, no ale po rezygnacji kilku średnich kandydatów, którzy mieli stosunkowo małe, ale i liczące się po prostu poparcie, jego pozycja wzrosła i wygrał co najmniej w kilku stanach pan Biden na 14, nawet 15 z Samoa, prawda? Więc chyba w większości wygra pan Biden, ale z kolei w najludniejszych Teksasie prowadzi, choć nie tak bardzo zdecydowanie, pan Sanders i podobno bardzo zdecydowanie w Kalifornii, gdzie pan Biden jest dopiero na trzecim miejscu za panem Bloombergiem. No i wydaje się, że tylko tych trzech się będzie liczyć w dalszych rozgrywkach, choć jeszcze nie wszyscy się wycofali, prawda? Chyba pani Warren się nie wycofała i jeszcze tam kilku pomniejszych. No, zobaczymy, bo nawet ci, co są jak gdyby wykreśleni, też przez ludzi otrzymują pewną pulę głosów. Tylko w amerykańskich prawyborach jest tak, że trzeba mieć minimum 15% głosów w danym stanie, żeby dostać głosy elektorskie. No więc nieraz spora ilość głosów przepada w ten sposób, że po prostu idzie to na konto tych, co uzyskali najwięcej, z reguły dwóch, trzech, no góra czterech, prawda, co uzyskali większe poparcie. No, ale gdyby panu Sandersowi udało się najpierw wygrać kandydaturę Partii Demokratycznej na prezydenta, a potem jeszcze pokonać pana Donalda Trumpa, no, to byłaby prawdziwa rewolucja w Ameryce, socjalna czy socjalistyczna, jak niektórzy mówią, no i przewrót w kierunku jak gdyby europejskim i bardziej pokojowym, prawda? No, co też jest, niektórzy właśnie, żeby go zahamować, jego rozwój, to twierdzą, że jest komunistą i tym, i sowietofilem, no. No ale nie jest aż tak źle, tylko że w walce politycznej wszystkie chwyty dozwolone. No ale ja ogólnie popieram pana Sandersa, bo uważam, że mógłby doprowadzić do tego, żeby te 30 milionów, prawie tyle, co u nas jest obywateli, którzy nie mają ubezpieczenia, żeby mogli mieć, prawda? No i żeby ograniczyć tych supermiliarderów i koncerny i nie awanturować się prowojennie, czy to z Chinami, Rosją, czy innymi. No o swoje trzeba dbać, tu Trump akurat ma trochę racji, ale nie można przesadzać. To byłaby prawdziwa sensacja, gdyby pan Sanders, no to byłaby mniejsza, gdyby został tym kandydatem, ale gdyby wygrał z Trumpem, o, to już byłaby sprawa bardzo poważna. No, więc pan Biden, który ostatnio był cienki dość w tych wyborach, przegrywał dość wyraźnie, z wyjątkiem tej Karoliny chyba południowej, z Sandersem, no troszkę odzyskał wiatru w żagle dzięki rezygnacji tych kilku. Pan Bloomberg liczył na to, że będzie miał większe poparcie, no ale trochę tam głosów uzyskał, więc może
więc może się nie wycofa, tylko będzie dalej walczył. Sądzę, że po tym tłustym wtorku, super wtorku, się niektórzy, ci średni lub mali, w ogóle całkiem wycofają. Ciekawe, czy pani Warren się na przykład wycofa. No i zobaczymy, jak będzie. No, najważniejsze jest, w jakim stopniu wygra Sanders w Teksasie, jak będzie miał dużą przewagę w Kalifornii, gdzie na drugim miejscu jest pan Bloomberg, co może mu dać asumpt do tego, żeby dalej ostro walczył. No, więc jeżeli by wyraźnie wygrał, zwłaszcza w Kalifornii, Sanders, to prawdopodobnie by uzyskał chyba ciut więcej w tym wielkim wtorku, super wtorku głosów elektorskich niż Biden, no bo jeszcze trochę głosów zabiorą inni, prawda? No, tylko najdziwniejsze i największym zawodem dla pana Sandersa jest to, że młodzi go popierają w sondażach i na wiecach wyborczych, natomiast z reguły nie chodzą na głosowania. No. U nas to też podobnie bywa, więc uświadamiajmy ludzi, że nie wystarczy gadanie, trzeba również i głosować, i działać. Tak samo to i dotyczy pani Kon Polski. Ja akurat bym był bardzo zadowolony, gdyby pan Sanders wygrał zdecydowanie i został prezydentem, co daj Boże, amen, amen, amen.